Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek z Detektywów w Siodle i z tego co widzę to nasza Simka, gdzie ty idziesz? W ogóle jak ty się nazywasz? Słuchajcie, tak dawno nie było tej serii, że ja już zapomniałam, jak ona się nazywa i w ogóle co tu się dzieje. Kompletnie nie jestem w temacie. Jak wiecie, miałam zepsuty komputer. Udało mi się przenieść ten zapis już do tego nowego komputerka. Także bardzo się cieszę, bo mogę dalej nagrywać, a już myślałam, że będzie popsute, także nie jest. Latorin cały czas będzie tutaj z nami. Pada, dobra. Czemu? Nie wypuszczaj kuca, zostaw ją, chodź. Jezu, czemu chcesz ją gładzić? Zostaw! Nie bądź barankiem! Dobra, chodź sobie zrobić śniadanko. Zjedz śniadanie, możesz... Czekaj, a może podaj śniadanie, żeby było coś więcej? Naleśniki? Chodź, zrób naleśniki! Chodź, będziesz zaraz cała mokra! Później możesz sobie pościelić łóżeczko, żeby tak ładnie było w domku. Wiadomka. Co my mieliśmy tutaj do pracy? Bo ja już nie pamiętam. Słuchajcie, ja już totalnie zapomniałam. Stypendium dobra, badaczka drobnych spraw. Coś mieliśmy zrobić, ale nie mam pojęcia. Tutaj musimy zwiększyć... A, pomóż w śledztwie, okej. No dobra. Jej, mamy drugi poziom gotowania, czyli bardzo prawdopodobne... O, generalnie u mnie też jest teraz burza, w chwili kiedy to nagrywam, także wiecie. Się sprawdza, się. Latorin, czy ty jesteś pewien, że to jest dobry moment, żeby bawić się gumową piłką, jak jest burza? Chociaż w sumie guma no, izoluje, no dobra. Ja nie chcę mówić, jak to wygląda, okej, Latorin? Ja po prostu nie chcę mówić, jak to wygląda. To dobrze, chcesz, to się baw, proszę bardzo. Co ty tutaj robisz, mała? Lady, słuchajcie, ja bym chciała, poza zrobieniem całego tego detektywa, troszeczkę skupić się też na... Jezu, jaki fajny klimat. Troszeczkę skupić się też na jeździe konnej, dlatego z tym Latorinem wypadałoby troszeczkę więcej poćwiczyć i pojechać na jakieś zawody. W razie co przepraszam, ale odcinki z Simsów zazwyczaj są dłuższe, więc mam przy sobie pićku i będę sobie popijać w trakcie nagrywania, żebyście się nie obrazili, że tutaj siąpię wam do mikrofonu. Dobra, ja naprawdę zapomniałam, co tu się dzieje. Mówię, wow, słuchaj, drugi poziom, a ty już tak szalejesz z tymi naleśnikami. Kawiarnia Coffee rozpoczęła... A gdzie jest to miejsce? Myślisz, że mogłybyśmy się tu przejechać dzisiaj? W sumie ciekawe, co tu mają. Sklep spożywczy. Kupuj produkty spożywcze. Weź udział w... O nie, wędkowanie, nie. Restauracja. Wiesz co? Kupuj produkty spożywcze. A zobaczymy, co mają. Bo też, wiecie, ja za bardzo w Simsach nigdy nie ogarniałam tak tego, co się dzieje, więc... Zazwyczaj jak się skupiałam na jednej rzeczy, to tą jedną rzecz cały czas robiłam i nigdy nie grałam na zasadzie, a chodźmy tu i sprawdzimy sobie, co tu się dzieje, więc myślę, że teraz możemy to właśnie zrobić. A sukcesy w grze, czy chcesz? Nie, chcę, zostaw to. W ogóle musimy kupić auto. Także jak sobie zarobisz... O, prowadzi nas dziewczyna. Dziewczyna w taksówce, widzicie? No i można, można. O ja, dobra. No więc chciałabym kupić auto. Oczywiście teraz jedziemy wydać wszystkie swoje pieniądze. Możemy tu wejść, czy nie bardzo? Wiem, że w dwójce można było... O nie, znikamy. Dobra, szkoda. Złota, wiecie co, ja muszę zobaczyć, czy nie jest za głośno nagrywanie, także momencik. Dobra, słuchajcie, troszeczkę ściszyłam, bo faktycznie było za głośno. Mam nadzieję, że ten początek wam nie przeszkadza. Mamy tutaj złotą rybkę. Teoretycznie moglibyśmy ją sobie kupić, żeby spełniała nam życzenia, ale nie wiem, czy to tak działa. Kiełbaski, pstrąg, ziemniak, tuńczyk. Ciekawe, czy to, że coś tam mamy, daje nam dużo do gotowania. O, kotlet! Okej, homar. Upiorne chili, nawet nie chcecie wiedzieć, co ja tutaj przeczytałam. Trufle, świeca, jasny nastrój. Co to jest? Opatentowane węże. Co? Opatentowane węże? Simsy. Bomba dynia, dymia, dymna, dynia, bomba dymia. Co? Okej, kąpiel z bąbelkami. Ej, to jest fajne, ale kosztuje dużo i nie stać mnie na to. Tu są przepisy nawet. Karma zwierzęca. Ale widzicie, ja mam słaby poziom, dlatego też nie mogę tego wszystkiego zrobić. Okej, dobra.
Na razie nie będę nic tu kupowała. Może jak troszeczkę nauczę się gotowania, to wtedy coś pomyślimy, żeby, wiecie, fajnie było. Dobra, wróć sobie do domu. Mamy godzinę 10:20, więc jest w miarę. Jedźmy do tego domku. Chciałabym zobaczyć, czy są jakieś zawody właśnie, bo teraz mamy tak niedzielę, więc w niedzielę raczej nic się tutaj nie dzieje. Weź się tam sobą na razie zajmij, a ja sobie tu ogarnę. Weź udział w kursie z... Nie. Weź udział... W tej chwili nie ma żadnych zawodów. Następne zawody konne o godzinie 12, czyli dziś. Dziś o godzinie 12. Latorin, czy ty jesteś na to gotowy? Opieka, czyść kopyta. Czekaj, Latorin! Nie, stój, opieka! Szczotkuj, chodź tu! A co mi tam? Możemy pojechać. Przecież to jest dla początkujących. Jacie. W ogóle to tak nagle, spontanicznie wyszło. Zobaczymy. Opieka, może nie. Wzmocnienie. Pochwal za to, że lubi zabawę, może być. Uczucia, daj obwąchać dłoń, uczucia, daj mu marchewkę jakąś i możemy go... Czekajcie, jest godzina 11. Tak, osiodłaj konia na co dzień. Dobra, słuchaj, słoneczko. Lady Anne, ty tutaj sobie dzisiaj zostaniesz. Ty to jesteś w ogóle koń wolny, tobie wszystko wolno. Nic nie musisz robić, także spoczko. A my się tu przygotowujemy z Latorinem. Jak się robi zdjęcia w Simsach? P? Dobra, zapomniałam. Nie, P to pauza. C się chyba robi, co? Jej, jak słodko! O, przyszła kasa, fajnie. Wygląda na to, że jej, jesteśmy przyjaciółmi. Super. Dobra. Ej, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że ten zapis odzyskałam. Naprawdę. Osiodłaj konia na co dzień. Dawaj go, osiodłaj go, bo zaraz nie zdążymy na te zawody. Oglądaj, a czemu nie mogę wziąć udziału? Musisz przyprowadzić konia. O, jedź tam! Szybko, tutaj. Czemu ty to zrobiłaś? Jak ja ci zaraz normalnie co? Aha, osiodłałaś go i tak po prostu go sobie tutaj zostawiłaś. Jacie, dosiądź. Ale ty masz ładny sprzęt, Latorin. Zapomniałam w ogóle, że ty jesteś taki ładny. Ale ty musisz się przebrać. Nie, o Jezu. O nie, ja coś czuję, że ten... O nie. Ta tutaj biega. Ja, no dobra. Już siedź tak, jak siedzisz. Trudno. Piękne to po prostu. Dobrze, mamy taki kawałeczek tutaj. Podejdź tutaj. Automatycznie galopuj. Nawet nie chcę zobaczyć chyba tego twojego galopu. Go! Gdzie ty? W którą stronę ty jedziesz? Aha, bo to jest płot. Dobra. O Jezu, jak ona siedzi! Masakra. I jeszcze tak pojedziesz, nieubrana na te zawody, no nie, albo wiecie co, zanim ona wejdzie tam, ja wiem, że tego nie widać. Zejdź z konia, nie, no ale dobra, w sumie jak już, a ty jesteś głodna, trudno, dasz radę. Pięknie, brawo. Weź udział w zawodach, czekaj i teraz, nie ściągaj. Albo dobra, jak już się ściągniesz, to masakra, te Simsy w ogóle mnie nie słuchają. Strój sportowy. Tu masz strój sportowy, ubierz się w to. No jestem z koniem. Czekaj, stój! Osiodłaj na co dzień. Dawaj. Dawaj, bo może nie zdążymy zaraz. Dobra, dosiądź. Dawaj! Ona jeszcze nie może na niego wsiąść. Już jest 14, dość długo trwają te zawody. No przyprowadziłam konia. O, dobra. Czekajcie, stop. Weź udział w zawodach jeździeckich, wyścig dla początkujących. O. Dawaj.
Ja się domyślam, że to będzie totalna porażka, ale zobaczymy, bo jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. My mamy umiejętności zerowe, więc... Okej, na razie jesteśmy na ostatnim miejscu, ale jedźmy sobie spokojnym tempem. Puchar podkowy dla początkujących wyścig. O nie... O, dopiero się zaczęło, okej, dobra, to znaczy, że jeszcze nie jest tak źle. Jedziemy, słuchajcie. O, jesteśmy na szóstym miejscu. Dawaj, Latorin. Dawaj, Latorin. Uuu, na czwartym, tuż pod podium. Ej, nie jest źle, myślałam, że będzie gorzej. Przed nami jest Ariel, Bobo, Kobalt. A co tutaj jeszcze jest? Ryzyko, idź na całość. I tak już mamy podium. Ej, dla mnie to może zostać. Latorin ma talent. Słuchajcie, Latorin jest utalentowanym koniem i on już na pierwszych zawodach spokojnym tempem jest sobie na trzecim miejscu, więc spoko. Nie spadnij z niego tylko. W sensie z tego miejsca. Zresztą ty z Latorina też nie spadnij. O, jesteśmy na drugim. Jak to możliwe? Przecież ja totalnie nie byłam na to przygotowana. Okej. Skoro tak, jesteśmy przemoczone, głodne, ale wygrywamy. No nie, piąte miejsce. Ciesz się swoją nagrodą pieniężną. Ile wygraliśmy? Ej, dobra, jak na pierwsze zawody to nie jest źle. Super koń, wracajmy do domu. Już nie zsiadaj z niego. Szybciutko do domku. Gratki. Jak ten dzień szybko zleciał. Zobaczcie, już jest 16, ale ta burza straszna. Cały dzień dosłownie leje. Dobra, złaj z niego. Teraz tak, opieka. Opieka, weź go, wyszczotkuj jeszcze. Uczucia. No, zejdź już. O, dobra. Uczucia. Daj przysmak. Uczucia, przytul. Jutro myślę, zrobimy ciasto dla niego, bo że nic nie widać, tak to jest ciemno. Odwiedź miejsce o nazwie Urząd Centralny, aby ukończyć okazję. No, na razie nie. Dobra, wyczyść go, i tak jesteś cała przemoczona. Zaraz zobaczymy, jak ty tutaj się czujesz. Nie jest z tobą aż tak źle. Czemu ty masz pęcherz cały? Coś się stało? Coś się zsikałaś, tak? Nie, myślałam, że... Myślałam, okej. Wiesz co? To chodź sobie zjedz. Zjedz. Resztki, co tu masz? Hamburger z serem. Może być. A ty, Latorinie, jak się czujesz? Ej, wszystko jest z tobą git. Ty tam sobie też biegasz na luzie. Spoko. Wszystko jest git. O Jezu, co to jest? Naleśniki? O nie, skąd te naleśniki się tu wzięły? Weź to wyrzuć. To też już pewnie śmierdzi. Oczywiście, że tak. Muchy tu pływały. To wygląda w ogóle jak zupka chińska. W ogóle co to jest? Skąd to się wzięło? To tutaj, ta sałata. Co to? Czemu nie mogę tego wyrzucić? Chcę to wyrzucić. To wyrzucić chcę. O. Dobra, musi to zniknąć chyba, co? Czemu ta miska się ze mną kłóci? Wyrzuć. O, dobra. Mam. Jest, udało się. A to? Wyrzuć resztki. Posprzątaj. Dobra, gdzie sobie usiadłaś? Tutaj sobie usiadłaś. Zjadłaś już? Tak, najedzona jesteś, dobrze. Czy ty nie możesz posprzątać po sobie? Naprawdę? Czy ty nie możesz, kobieto? Higiena, no to tak. Weź sobie teraz kąpiel. I mamy tysiaka prawie. To nie jest tak źle. Serio, nie jest tak źle. Dobra, gdzie jest Latorin nasz? O, gadają sobie. Super. A ty, czekaj, co ty tu miałaś? Cuchnie! O nie! To nie bierz jeszcze prysznica. Chodź tutaj, wyczyść ją. Opieka, czyść kopyta. Opieka, szczotkuj. Chodź, musisz jeszcze konia wyczyścić, bo śmierdzi. Nie jest tak późno. Ja naprawdę kompletnie nic w tych Simsach nie widzę. Jest tak ciemno. Masakra. Dobra, dawaj kopytko, bardzo ładnie, bardzo dziękujemy. I teraz możesz sobie iść do domku. Strasznie zła jesteś, widzę, strasznie. Weź kąpiel. Kąpiel, nie prysznic, więc możesz sobie trochę posiedzieć, zrelaksować się. Co ty robisz? Szczotkuj. Aha, jeszcze ją szczotkujesz.
Dobra, już nie masz tego, że cuchnie? Nie ma. Super. A w ogóle, czy ja dostałam jakiś puchar, czy coś? Chyba nie, co? Tutaj? Nie, chyba nie. Co to jest? Aha, bo to są te nasze rzeczy wszystkie do detektywa. Dobra, dobra, dobra. Wygrać wyścig dla początkujących. Czemu ja to zlikwidowałam? Nie to kliknęłam. Kurczę, na następny raz wygramy. Trzeba więcej trenować. Ale w ogóle jak szybko spadliśmy z tego miejsca, no nie? Szkoda trochę. O, kto to dzwoni teraz? Serio? Ja się zastrzelę zaraz. Odbierz telefon. Kto śmie mi przeszkadzać? Zamierzanie w supermarkecie. Panika z puzzlami. Ułóż puzzle w supermarkecie, aby zarobić trochę... Wózek widłowy przypadkowo zrzucił paletę. No dobra. To chodźmy. Ułóż puzzle. Chodź, nie jest z tobą tak źle. Jeszcze nie jesteś aż tak bardzo śpiąca, a jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Teraz tak, płacisz za taksówkę po to, żeby tam zarobić tyle, co byś wydała na tą taksówkę. Chociaż nie, taksówki w Simsach akurat w tych są za darmo, więc bardzo dobrze. Gdzie jest ten supermarket? Aha, w tym, którym byliśmy. Okej. Okay. Dobra, leć, ułóż. Ułóż puzzle. Szkoda, że tego nie widać. I teraz będzie leciał czas. Okej, okay. Co tutaj jest napisane? Dobra, to ty sobie powoli wracaj do domu, będziemy czytać. Udało ci się zebrać wszystkie elementy. W samą porę, by sklep mógł ustawić puzzle na półce. Ej, sporo zarobiliśmy. W ogóle zarobiliśmy więcej niż w pracy dostałam, ale dobra. Spoczyj, fajne są takie zadania, podobają mi się. Git, git. Dobra, co ty się ubrałaś? Czemu ty już tak zimno jest na dworzu? A, bo jesień już, o kurczę. Dobra, weź sobie teraz prysznic, żeby już tak nie przeganiać tego. Zjedz coś na szybko, weź sobie na przykład szybko zjedz lody przed snem i śpi. Czy nasze konie? Tak, jeden tutaj grzeczny. A ty przysianku. No tak, kto by się spodziewał. Dobra, idź sobie szybciutko zjedz. Ja nie wiem, czemu ten pęcherz w ogóle ona nie sikała ani nic, a miała, wiecie, wypełniony pęcherz. Dziwne to trochę było, nie? Ale okej. No zjedz. O, wow, wyrzucisz! Nie poznaję cię! Słuchajcie, tak patrzę na to wszystko z daleka i generalnie w nocy przyszedł mróz. Jest 2 stopnie, w nocy było jeszcze trochę mniej i zobaczcie, nawet się szron zrobił tutaj na naszej posesji. Zresztą nie tylko na naszej, cała mapa jest taka jakby obludzona. Także wow, ciekawie. Ciekawie, nie myślałam, że to tak szybko minie, bo teoretycznie dopiero co zaczęło się lato. Takie mam wrażenie, a tu już jesień. Dobra, ty już wstałaś, no tak nie wyspałaś się do końca, ale dobra, weź sobie pościel to łóżko, może wystarczy. I jedną rzecz, którą chciałam zrobić, to na pewno zaplanuj strój. I chciałabym zaplanować sportowy, bo my jesteśmy ubrani tak... Aha, nie możesz z tego korzystać. Dobra, idź na plażę. A stąd nie mogę. Dobra, czyli będę musiała zrobić remanent pokoju. Trochę słabo. Dobra, możesz iść rozrzucić to sianko, nie obrażę się. Tylko ty idziesz tak ubrana, a jest 3 stopnie, wiesz? To nie jest chyba dobry pomysł. No dobra, w sumie, jak chcesz. To ci kto bogatemu zabroni? Lady Anne właśnie osiągnęła. Jeszcze się okaże, że kucyk będzie lepszy w zawodach niż Latorin. Kiedyś możemy ją wziąć na zawody. Jeśli jesteście ciekawi, jak jej pójdzie, to dajcie znać. Festiwal jesieni! Festiwal jesieni przyszedł, więc spoczko, ale ja bym chciała troszeczkę popracować. Bo wypadałoby. Pomóż w śledztwie. No niestety, dzisiaj musimy się tym zająć. Wypadałoby trochę zarobić, wypadałoby troszeczkę... O nie, tylko nie to! Czekajcie, ile to wyjdzie. O, nie, aż tak źle, ujo!
Już się bałam, że nas znowu nie będzie stać, ale okej, stać nas. Stać nas, jeszcze w miarę nas stać. Dobra. To my jesteśmy tu, kurczę, już jesteśmy kimś ważniejszym, jakąś taką ważniejszą szychą. Lorraine, nie wiem, czy ty jesteś na to gotowa. Profesjonalne... Aha, dobra. Tam też się dzieje coś z tym. Mamy bardzo dużo zajęć. Bardzo mało czasu. Kolejny raz musimy czekać. To jest właśnie takie trochę słabe w Simsach, no nie? Że ten czas tutaj leci. Znaczy, można go przyspieszyć, fakt faktem, ale mimo wszystko dość wolno to wszystko leci. I że nie możemy zobaczyć, co oni tam robią. No dobra, i co tam w tym śledztwie? Znowu możesz tam iść? Nie rozumiem, okej. Za chwilę będzie noc. Trochę słabo. Aha. I to na tyle, tak? To nam nic nie daje. Okej. Wróć do domu. No dobra, wróć sobie do domu, bo w sumie też nie widzę sensu, żeby tu siedzieć dłużej. W momencie, w którym obok jest festiwal, ale musimy załatwić też jedną sprawę z naszym kuniem. Chodź tutaj. Opieka, szczotkuj i weź sobie... No. Dosiądź. Zobaczymy, czy ubierzesz go w to ładne siodełko. No i... Ciach, to ładne, dobrze. Znowu tyłem siadasz, no nie. Dobra, i teraz fajnie by było, gdybyś ty mogła potrenować szybkość, ale my nie mamy tych tyczek na szybkość. I chyba będę musiała to kupić. Wydać pieniążek. Dobra, gdzie to się robiło? Tutaj? Zwierzaki? Konie? O nie, i w tych wszystkich dodatkach teraz tego szukać. A nie, nie jest tak źle. Okej. Zróbmy sobie może jedną. Ile to kosztuje w ogóle? 75, nie jest źle. Dobra. Nie, to będzie trochę za blisko tego ogrodzenia. Dobra, może tutaj tak tutaj dalej. Da się w ogóle tak trenować na tych dwóch tyczkach? Mam nadzieję. Tylko taka prowizorka. Trenuj. Pokaż. W ogóle wy jesteście... Ty jesteś głodna znowu! A ty, Latorin? Nie, ty się dobrze czujesz. Aha, okej. Okay. Po prostu trening podstawowy. Trening wytrzymałościowy. Dobra, to jedź. Co to? Ej, czemu? Jak ma się paść? On ma trenować. Dlaczego? Dlaczego nie możesz? Nie rozumiem tego kompletnie, ale okej, coś tutaj nie podziało się faktycznie dobrze. Aha, rozumiem, że na dzisiaj koniec treningu. Wszystko spoko. Daj przysmak. Okej, skoro tak ma być, skoro tego właśnie chcesz... Rozumiem. W takim razie chodź sobie coś ugotujemy. Podaj lunch, hamburger z serem, surówka, zapiekanka, smażony ser. O, galaretka z masłem orzechowym, to musi być pyszne. Co ty tam narzekasz? Na co ty tu narzekasz? Dobra, lody chyba słyszę, tak? Tak, lody są! Ale w ogóle ten festiwal chciałabym zobaczyć. Dobra, ogarniemy się i na chwilę chociaż tu przyjdziemy. Dobrze, że to jest tak obok nas. Weź sobie skorzystaj i myślę, że będziesz gotowa, żeby pójść. Zanim ty zjesz, to się wszystko tam skończy, wiesz? Go. O, bardzo fajnie. W sumie to nawet ci wyszło. Tylko gdzie to jest galaretka? To jest po prostu chleb z masłem orzechowym chyba. A czemu jest nazwane galaretką? Simsy? Simsy dlaczego? Dobra, Latorin, ty ogarniasz sobie. W ogóle jaki ładny zachód słońca, tak się fajnie zrobiło. Ślicznie jest. Tutaj jeszcze tak, wiecie, jaśniutko, a tu już tak pomarańczowo, fajnie. Dobra. Ogarnęłaś to? Co tu będziesz robić? Z czego ty chcesz? Aha, o Jezu, ja myślałam, że ona chce z tego pić. No nie wierzę.
Dobra, umyj sobie to, idź skorzystać i możemy pojechać tutaj. Chociaż, czy tu się coś dzieje jakoś specjalnie? Nie widać ludzi nawet. O, ale mamy dom strachów. Chcę tu wejść. Idziemy do domu strachów koniecznie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Musimy tu poznać jakąś koleżankę, z którą mogłybyśmy pójść. Znaczy, może tutaj kogoś spotkamy. Ja nie pamiętam, my chyba mamy kogoś w kontaktach. Mamy Beni, ale tak... No nie za bardzo, nie za fajne są te kontakty właśnie, więc trzeba by było tutaj kogoś jeszcze poznać. My nie mamy na nic czasu, dosłownie na nic nie mamy czasu. Jaka nutka leci. Dobra, dawaj, do tego domu strachu. Ej, ale fajnie to wygląda. Ja zapomniałam, jak się to steruje. O, dobra, 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 dobra. Ej, mega! Ej, mega to wygląda. Tak jakoś wcześniej było takie fajniejsze ujęcie. O, z tym właśnie. Spoko. To wygląda totalnie strasznie. Mam nadzieję, że nasza Simka nie umrze. Ciekawe, czy ona się boi takich rzeczy. I jak tam było? Jakoś przerażona za bardzo nie jesteś. Czekaj, co? Nawiedzona nie tylko, dom jest nawiedzony. Lorraine jeszcze przez jakiś czas będzie wspominała... O, co? Jesteś nawiedzona? Opłakuj. Ktoś tu zmarł, opłakuj go. Kto to zmarł? Aha, nie znam. Simlish? Tu jakaś mumia w ogóle, zobaczcie. Masakra. Dobra, co tutaj jeszcze jest ciekawego? Tu kiedyś, no właśnie te wrotki to chyba latem, tak to nie bardzo się coś dzieje. To, co to jest? Oglądaj, zbierz. Zbierz. Oglądaj, może on coś zrobi strasznego. Twój sim jest zbyt zmęczony. Nie, tylko nie to. Tylko nie to. Czemu? Czemu zabawa tak krótko trwała? Dobra, jak ty się... Oj, chyba naprawdę jesteś bardzo zmęczona. Dobra. To leć szybciutko spać. Ja wiem, już nie dajesz rady. Wiem, spokojnie. Już idziesz się położyć, już się nie denerwuj. No i chyba to by było na tyle w tym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.